Przeróżni oszuści wymyślili ciekawe systemy, sposoby zdobywania zaufania swoich przyszłych ofiar. Bardzo modna, czy głośna w mediach była sprawa okradania staruszek na wnuczka, że rzekomo tam wnuczek potrzebuje, trzeba dać pieniądze. Później głośna była sprawa na policjanta, gdzie ktoś podawał się za policjanta i różne tam rzeczy robił, żeby kogoś oszukać, okraść i tak dalej. Ale pewien Portugalczyk, trener zresztą naszej reprezentacji, przebił wszystkich tych przestępców, można powiedzieć, pobił ich na głowę. Nie na żadnego wnuczka, nie na policjanta, ale na samego papieża Jana Pawła II. No bo dlaczego zawarto z nim taką umowę, którą on bez żadnych konsekwencji można zerwać? No przecież nie na piękne oczy. Bo przecież nie, że się tego normalnie nie robi. No bo zawsze, nawet jak fajny gość, no to warto przy takich pieniądzach, takiej odpowiedzialności, kadra narodowa, mistrzostwa, tego, śmego, może by tam co podpisał i jakąś klauzulę dołączył. Ale nie. Dlaczego? Bo na pierwszym spotkaniu ten pobożny katolik przecież zacytował z pamięci Jana Pawła II, wielkiego świętego. Jakże można było powątpiewać w dobre intencje takiego pobożnego i szczerego katolika? No już teraz wszyscy wiemy, wszyscy oczywiście pomstują, ale ta metoda na Jana Pawła II działa, jeśli chodzi o ogłupianie Polaków, zarówno w sprawach małych, takich jak szwindel z sousą, jak i w sprawach wielkich, polityki, PiSu, okrągłego stołu i tak dalej. Zapraszam na 13, będziemy o tym mówić więcej.